Tu w Strachówce urodził się najstarszy syn państwa Norwidów, Ludwik. Urodziła się córka. A tuż przed narodzeniem Cypriana, na 3 miesiące przed rozwiązaniem, państwo Norwidowie przeprowadzili się do Laskowo-Głuch. O tym fakcie tak naprawdę nikt tutaj nie wiedział. Mieszkańcy gminy, ani mieszkańcy Strachówki nie wiedzieli, że mieli tutaj takich zacnych mieszkańców. Nie chodzi nam głównie o Norwida, aczkolwiek to jest czwarty wieszcz i jego poezja jest ciągle aktualna i ciągle bardzo ważna. Ale bardziej o to, o te związki jego rodziny z naszymi ziemiami. Bo przecież ten fakt, że tutaj mieszkał pradziad, a potem dziadowie i że oni są związani tak bardzo z historią Polski, z Konstytucją 3 maja, z Sejmem Wielkim, że to dopiero jest nasza historia, nasza tożsamość, nas w jakiś sposób buduje. To jest to, co odkryliśmy. To jest ta lokalna spuścizna. Więc naprawdę historia wielka, diament taki, który podjęliśmy z ziemi. No i zaczęliśmy go szlifować, czyścić i z tego narodziły się kolejne działania. Cyprian Kamil Norwid to jest najwybitniejsza postać tego rodu, bardzo ważna dla naszej kultury, ale myślę też dla wychowania kolejnych pokoleń, że z niego absolutnie czerpiemy i wokół też jego postaci robimy różne rzeczy. Jesteśmy w tej chwili na ścieżce właściwie Norwida, takiej edukacyjnej. Ona była w zamyśle ścieżką i jest ścieżką dydaktyczną. Są tablice, które opowiadają o Rzeczpospolitej Norwidowskiej i o samym Norwidzie. Przez 15 lat robiliśmy taką imprezę plenerową i robimy. To się nazywa Wademekum w korowodzie weselnym rodziców Cypriana Norwida. Norwidowie brali ślub 25 kwietnia 1818 roku. A więc zawsze ten wademekum staramy się robić blisko tej daty w kwietniu.